185, 180 kg wagi, Massachusetts Beach, California, USA. Główny trener DDW, Don Roy. Pozorny, ale okazuje się, że prowokacyjny, prowokuje.
prowokuje swojego urzędniczego zawodnika, pokazuje, prowokuje, to jest taka metoda. Jego przywilejem jest oczywiście szybkość, spryt, ale jeżeli się złapie ta łaska w panie Joe Legenda, może być problem. Wiemy, że każda taktyka jest dobra. Bardzo reaguje na tego. Tak jest, ja trochę go przywołuję do porządku, ale cały czas prowokuje, żeby Joe Legend ruszył na niego, a wtedy pewnie wyprowadzi jakąś kątę. Czas chyba zaczynać. Może miał na myśli osłabienie przeciwnika mentalnie. Może tu chodziło o grę psychologiczną. Co Don Roy przygotował na gwiazdę WWE TNA, a co gwiazda przygotowała do mnie? Też również sobie próbuje. I teraz niebezpieczna sytuacja. Takie pierwsza klapa, próba sił, ale oczywiście tym zdecydowanie lepszy jest Joe Legend, który jest fizycznie wiele mocniejszy. Akcja na rozniku przerwana przez sędziego. Chyba będzie gra fair play. Zaraz się okaże, bo co mi się wydaje, że może być z tym różnie. Na razie bardzo spokojnie się rozpoczął, chociaż widzimy, że Don prowokuje. A tutaj próbuje taką pasywną pozycję, prowokuje trochę Joe. Aj, proszę! To się wydarzyło, ale to nie koniec walki. Pozycja dopinguje do Arena. Cały czas chyba próbuje wyprowadzić Joe'a z równowagi. Zdecydowanie. To jest jakaś jego taktyka. Teraz chcę próbować próba siły, ale ja nie wiem, czy Don powinien się do tej konfrontacji zbliżyć. Może to się źle dla niego skończyć. Jest i druga, i teraz będzie próba sił. Teraz widać tą różnicę. Różnica się. Sędzia to zauważył. Oczywiście tam było nieprawidłowe uderzenie, a teraz przełamanie dłoni. Ale ściągnął. Żartem ze strony Dona Royda. Pierwsza krew. Nie ma to za. To przecież nie panienka, żeby jeszcze jakieś kicy się odrywały, czy coś w tym rodzaju, ale na razie widzimy, że zapowiada się dopiero ten główny moment trafony. Jak siłowa, zaraz się przekonamy, jak na razie Don Roy robi wszystko, aby się wydostać. Joe powinien teraz w tej sytuacji, bo jest taki German suplex, ale świetnie, na razie blokuje nogami Don Roy. Blokuje nogami, próbuje się wydostać z tego potężnego uchwytu. I teraz... Teraz dopiero się wiedziało. I skończył.